Dzień dobry z Zamościa. Za tym murem jest Stare Miasto, na którym są trzy rynki. Idąc od północy jest Rynek Solny, Rynek Wielki oraz Rynek Wodny. Rynek Solny swoją nazwę zawdzięcza temu, że handlowano tutaj głównie solą. Charakterystycznym punktem na tym rynku jest ponad 7-tonowa kotwica, która pochodzi ze statku Ziemia Zamojska, nad którym to statkiem Zamość miał patronat. Rynek Wielki. Jak już nazwa może sugerować, jest to największy z tych trzech zamojskich rynków. Ma on wymiary 100 metrów na 100 metrów. Rynek z każdej strony otoczony jest budynkami. W Pierzei Wschodniej, Zachodniej oraz Południowej jest po 8 kamienic. Natomiast w Pierzei Północnej są kamienice oraz ratusz. Kamienice w Pierzei Północnej są to kamienice ormiańskie i spośród wszystkich kamienic na Rynku Wielkim wyróżniają się one bogatymi zdobieniami. Ratusz ze swoimi rozłożystymi schodami oraz 52-metrową wieżą jest chyba najbardziej charakterystycznym obiektem nie tylko na Rynku Wielkim, ale i w całym Zamościu. W sezonie letnim, codziennie w samo południe, z ratuszowej wieży rozbrzmiewa hejnał. I tutaj ciekawostka. Hejnał grany jest tylko na trzy strony świata. Na północ, na południe oraz na wschód. Dlaczego hejnał nie jest grany na zachód? Jedna z legend mówi, że Jan Zamojski nie darzył sympatią Krakowa i dlatego zabronił odgrywania hejnału w jego stronę, czyli na zachód. I ta tradycja zachowana jest do dzisiaj. Na Rynku Wielkim znajduje się najstarsza apteka w Polsce. Jest to apteka rektorska, która została założona w 1609 roku i działa do dzisiaj. Rynek Wodny leży przy południowych murach miasta, za którymi to murami były kiedyś tereny zalewowe i prawdopodobnie stąd rynek wziął swoją nazwę. Rynek ten jako jedyny z tych trzech rynków nie pełnił funkcji handlowej, a funkcję mieszkalną.